Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Programowanie w BASIC. Dzisiaj troszeczkę w związku z tym, że poprzedni odcinek był taki bardziej tekstowy, chociaż zmienna liczbowa też się w nim pojawiła, to dzisiaj dla odmiany zmienne liczbowe już tylko. Będziemy liczyć punkty. Będziemy podawać wyniki. Komputer się będzie nas pytał o te wyniki, czyli dalszy ciąg jakby wprowadzania danych na, że tak powiem, wprowadzania danych w trakcie wykonywania się programu, czyli już po komendzie run. Czyli znowu skorzystamy z poznanej poprzednio komendy input. Tym razem będzie to input i tu będzie jakaś dana liczbowa. Oczywiście też, żeby troszeczkę skrócić odcinek, postanowiłem już program wpisać wcześniej, natomiast będę go po prostu omawiał i tłumaczył. Jeżeli pojawią się jakieś błędy, to będę je wykluczał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Program, który napisałem, to taka, można powiedzieć, nawet bym powiedział, prosta gra edukacyjna. Gra edukacyjna polegająca na nauce tabliczki mnożenia. Przy czym ja tutaj nie wypiszę całej tabliczki mnożenia, tylko będę zadawał pytania. Komputer będzie zadawał pytania, a rolą grającego jest policzyć, czy gdzieś sprawdzić, ile to jest i podać wynik, tak? I przez powtarzanie takiego odpytywania dziecko uczy się tabliczki mnożenia. Program, powiem tak, że inspiracją do napisania tego programu była moja córka, która jest na etapie uczenia się tabliczki mnożenia i pomyślałem sobie, że w taki sposób mogę tutaj się też ja pobawić. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że teraz prościej jest wyciągnąć telefon i jakąś apkę wgrać i tam też są takie zabawy, bo taki telefon zawsze mamy gdzieś pod ręką, a tutaj rozstawianie tego, włączanie, wgrywanie programu, no trwa. Natomiast jest to, bym powiedział, taka forma zabawy, ale też myślę, że ciekawa i godna uwagi. No dobra. Więc tak, znowu podzielę ten program, listing programu na dwie części, ponieważ tak jak poprzednio, program jest troszeczkę dłuższy niż tutaj zawartość ekranu, niż ta przestrzeń, a zatem list i zrobimy od 10 do, no niech będzie 60. Tutaj już od razu śpieszę z wyjaśnieniami, że już tutaj zatraciłem, że tak powiem, tą strukturę co 10 linii, bo tu między 10 a 20 wkradły się dwie jeszcze linie i to jest jakby żywy przykład na to, że warto robić te odstępy co 10, żeby w trakcie, kiedy wprowadzamy, chcemy jeszcze coś dodać, wprowadzić jakieś zmiany w programie, no to spokojnie możemy tutaj to umieścić. I tak też podczas pisania tego programu było. Ja tutaj jakby nie zaplanowałem tak od samego początku wszystkiego. Później wpadło mi coś do głowy, chciałem jakąś zmianę wprowadzić, no i dlatego takie tutaj efekty się pojawiły. Ale idźmy od początku. Na początku było słowo rem, prawda? Znamy już tą komendę, to jest ta komenda komentarza słownego, tak? I mamy tutaj dowolny ciąg znaków. Ja sobie zatytułowałem ten program mnożenie. Mógłbym napisać tabliczka mnożenia czy nauka mnożenia. No różnie. Jak chcę, tak wpiszę, bo tutaj komputera ta linia nie obchodzi. W 12 linii wcisnąłem, można tak powiedzieć, już znaną komendę char$125, czyli kod czyszczenia ekranu. Tak, żeby kolejne jakby odsłony tej tabliczki mnożenia, kolejne zapytania pojawiały się na nowym ekranie, żeby to się nie przewijało, bo stałoby się to nieczytelne. I tak było na początku. Na początku tej linii nie było. I kiedy testowałem program, to wszystko mi się tak przewijało do góry i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie, trzeba to wyczyścić. Mało tego. Wprowadziłem jeszcze tutaj dwa połki. Połk 710,8 i połk 709,0.
Kiedyś, kiedy wprowadzałem w programowaniu już PIKi i POKi, był taki odcinek, tam mówiłem, że są to poszczególne komórki pamięci i tu jest komórka 710 i komórka 709. I te komórki, jak ktoś by śledził fachową literaturę, to się zorientuje, że te komórki odpowiadają za kolorystykę ekranu, akurat tutaj w trybie tym zerowym, tekstowym. POK 710 czyni nam jasne tło, bo ma po przecinku 8, bo tutaj od 0 do 255 możemy, natomiast pierwsze 16 wartości jest zarezerwowanych dla koloru białego, więc to będzie taki biały kolor, a POK 709,0 to będzie czarna czcionka. Gdybym wpisał wyższe wartości, ekran przybierałby jakiś tam odcień, no i czcionka też by jakieś kolory posiadała. No i co? Czyli jakby wyczyściliśmy sobie ekran i pokolorowaliśmy już tło i czcionkę, czyli żeby po prostu kolory były zmienione. W 15 linii wprowadziłem zmienną PKT, skrót od punkty, i przypisałem jej wartość 5, ponieważ kiedy już napisałem program mnożenie, ten jakby rdzeń tego programu, pomyślałem sobie, a stwórzmy w tym programie taki element rywalizacji z komputerem, gdzie za każdą dobrą odpowiedź będziemy doliczać jeden punkt, startujemy od piątki, czyli od środka, doliczamy jeden punkt za każdą dobrą odpowiedź, a za każdą złą ujmujemy jeden punkt. Jeżeli dojdziemy do na przykład 10, no, możemy sobie zakres ustalić, jaki chcemy. Ale jeżeli 5 kolejno dobrych będzie odpowiedzi i doliczy komputer do 10, to wtedy wyskoczy nam jakiś, powiedzmy, no nie wiem, na końcu jakiś komunikat, że ten użytkownik wygrał, tak? I może jeszcze pokuszę się, bo tam na końcu dopisałem takie linijki. Takie, nazwijmy to, małe demko będzie w sensie takim, że będzie nam ekran migał. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Mamy tutaj właśnie... Aha, a jeżeli będą złe punkty, no to będzie ujemna, ujmowało nam po jednym. Jak dojdziemy do zera, to będzie, że musisz jeszcze popracować, czy coś w tym stylu. Dobra. I teraz tak. Mamy na początku zakres mnożenia, czyli mamy od 1 do i 3 kropeczki. Czyli użytkownik sam sobie na początku wybiera poziom trudności. Zakres mnożenia jest 2 razy. Dlaczego? Dlatego, że no, pomyślałem sobie, że warto, jak jest x razy y, to dla x określić od 1 do na przykład 7 i dla y od na przykład 1 do 10, prawda? I wtedy będzie 10 razy 7 maksymalne zapytanie. Dobra, czyli mamy tak, podaj zakres mnożenia i to jest input A i podaj zakres mnożenia, input B, czyli mamy te 2 zakresy mnożenia. I teraz tak, no i mamy jeszcze tutaj 2 linie sprawdzające, czy wygrał użytkownik, czy przegrał. Dlaczego w tym miejscu? Bo może być w tym miejscu, bo komputer będzie wracał do tych linii i zaczynał od sprawdzania. Jak już osiągnie te 10, które tam się naliczyło, no to przeskoczymy do 100. A jak osiągnie 0, to skoczymy do 200. Bo tutaj mamy od 100 takie mini demko, nazwijmy to, wygranej, bo jest 10 punktów, a w 200 takie mini demko przegranej. Demko, matko jedyna, jak to brzmi, słuchajcie. Dobra, i teraz mamy ustalić sobie liczby losowe z tego przedziału, który tutaj użytkownik sam sobie zadał. Czyli x, bo będziemy mnożyć x przez y, tak? X razy y. I teraz tak, dla x to będzie liczba całkowita z generatora liczb losowych od a właśnie, od tego, znaczy do tego zakresu a, no plus 1, żeby było od jedynki, nie od zera. Chociaż w sumie mogłoby być od zera, bo przecież mnożyć przez 0 możemy. Zawsze wyjdzie nam 0, ale dobra. Już zrobiłem od 1, tak jak tu jest w komentarzu, więc żeby nie było. Tu jest y i znowu b, ten przedział drugi, do b plus 1, żeby było właśnie dokładnie tyle, ile chcemy. I teraz mamy tak. M równa się
x razy y. Tutaj mamy, komputer wykonuje mnożenie. I wynik tego mnożenia dla komputera to jest wartość m. I teraz mamy pisanie będzie. Print, print, czyli mamy te linie puste i mamy x, czyli tą zmienną, wypiszę, w cudzysłowie razy, czyli to jest jakby tylko napisany znak, y, tą zmienną napiszę i znowu w cudzysłowie równa się, czyli on nam jakby pisze to, tak? X razy y, czy tam 5 razy 6 będzie, na przykład jak tu było 5, to jest znak razy 6, równa się i tutaj prosi nas input wynik, czyli że, i znak zapytania, tak? Dobra. I znowu mamy dwie linie odstępu, żeby te komunikaty się nam nie sklejały, linijka pod linijką, tylko mamy tak troszeczkę luźniej. I teraz spróbuję od 70 linii, nie tak, tylko list, 70 do, już niech będzie to 200, zobaczymy czy się zmieści. Tak. I teraz słuchajcie, mamy dwa warunki. Jeśli m, to co policzył komputer, równa się z tym, co wpisał użytkownik, czyli m równa się wynik, then, wtedy, brawo, jest napisane. I znowu x, ta zmienna, razy y równa się. I tutaj posłużyłem się, że już nie piszę to m, tylko x razy y jeszcze raz. Czyli komputer tutaj znowu liczy, tak? Znowu sobie policzył to x razy y. No ale jak się wszystko zgadza, no to musi być dobrze. Punkt równa się punkt plus 1, czyli to PKT, punktacja, równa się PKT plus 1. To już też było, to nie jest równanie matematyczne, tylko to jest zadanie matematyczne dla komputera, żeby doliczył jeden punkt do zmiennej punkt, PKT znaczy. I jeszcze pod spodem masz PKT, PKT. Punktów. Już tu skróciłem, bo mi się w linijce nie mieściło, tak? I tak nie było to wyraźne. No i mamy go to 37. Aż chyba zaraz sobie zobaczę, czy tu jest dobry przeskok. Bo tu mam 40, więc wyżej coś musi być. I potem mamy 80. Już nie ma warunku, bo jeżeli ten warunek się spełni, to wtedy skoczy do 37, więc tego już nie chwyci. Więc tu możemy bezwarunkowo, niestety nie udało się. I znowuż x razy y równa się x razy y, czyli on tu prawidłową wartość poda, tak? I PKT równa się PKT minus 1. I masz PKT punktów, tak? I jest znowu go to 37, czyli bawimy się dalej. I tutaj mamy to demko. Ale nie, bo nie wylistowałem do końca. Dobra, to teraz wylistuję cały program, jakby on wylistuje mi się do końca, bo nie pamiętam, która była ostatnia linia. 230, dobra. Czyli tutaj byliśmy. I teraz tak, setna to jest te gratulacje. Czyli mamy znowu wyczyszczony ekran i mamy napisane gratuluję, wygralas. No, nie mamy polskich znaków. Kiedyś może nauczymy komputer polskich znaków. I w 120 linii mamy taką pętlę, od t równe 0 do 255, czyli maksymalna ilość takich zmieniających się dotyczących właśnie tej instrukcji POUK 710 i 709, bo zwróćcie uwagę, ta wartość t jest podstawiona tutaj, czyli od 0 do 255 POUK 710 będzie nam się zmieniał, czyli tło będzie nam się rozjaśniać we wszystkich 16 kolorach. Dobrze. I POUK 709 mamy i tu mamy od 255 odejmujemy te, czyli jakby w drugą stronę będzie od 255 malało nam do zera kolor czcionki. Czyli tak będzie ten ekran migał z tym napisem. I teraz na końcu mamy go to 10, czyli jakby jak to demko się wykona, to skaczemy do początku programu i po prostu no gramy od nowa, tak? Już ta gra została zakończona, ale nie jest jakby, nie wychodzimy z programu, tylko bawimy się dalej.
I w tej wersji negatywnej, 200. linia, znowu mamy czyszczenie ekranu i znowu mamy niestety, musisz jeszcze popracować, tutaj taki komunikat. I ta sama pętla po prostu przepisana do 220. linii, czyli mamy for t równe 0 to 255 i mamy tą ferię kolorów tła i kolorów czcionki w drugą stronę. I na końcu go to ten. Spróbujmy, zobaczmy jak to działa. Tu mogę uruchomić, nie muszę czyścić ekranu, bo on mi się sam wyczyści. Właśnie, podaj zakres mnożenia od 1 do, no i ustalimy sobie na początek 5 na przykład, nie? I drugi zakres mnożenia do 10, czyli maksymalnie 5 razy 10 możemy zapytać. A tak naprawdę 1 razy 10, 1 razy 1, 1 razy 2, 1 razy 3, aż do 1 razy 10, 2 razy 1, 2 razy 2 i tak dalej, aż do 10 i potem właśnie 5 od 1 do 10. Ok. No i w tym zakresie się poruszamy. 2 razy 8, bo 2 jest mniejsze od 5, 8 jest mniejsze od 10, więc wszystko się zgadza. 2 razy 8. Dobra, najpierw sobie przegram. Niestety nie udało ci się. I właśnie, 2 razy 8 równa się 16. Podaje nam dobry wynik. To jest też istotne, żeby to dziecko, które się uczy, żeby to dziecko dostawało informację zwrotną, ile to jest. Prawda? I masz 4 punkty, no bo odjęliśmy 1. 1 razy 4, niestety nie udało ci się. 1 razy 4 to 4, masz 3 punkty. No oczywiście to jest demotywujące, jeżeli tak zrobimy, natomiast to jest powiedzmy tylko taka jedna z wielu wersji, wariacji tego programu, które możemy wykonać. Nie musimy wcale odejmować tych punktów. Możemy tylko na przykład w ogóle tej punktacji nie mieć, albo na przykład możemy tylko zliczać te punkty dodatnie, jeżeli dziecko po iluś tam próbach, więcej ich musi wykonać, jeżeli się robi błędy, po iluś tych próbach dojdzie w końcu do tych 10, czy do iluś tam chcemy, to będzie miało tą nagrodę. Także to jest tylko przykład, prawda? Ale tu specjalnie robię przykład w obie strony, żeby pokazać, że się po prostu da. Zawsze mniej możemy zrobić. Dobra, przegrywam dalej. Matko, ja nie umiem tabliczki mnożenia. Mamy już 2 punkty. Mamy już 1 punkt. No właśnie, niestety musisz jeszcze popracować i miga nam ekran. No właśnie, to miganie chwilkę trwało, więc jakby tutaj mogliśmy zdążyć przeczytać ten tekst. No i jeszcze raz. I teraz zrobimy jeszcze raz 5 na 10. I tak, 1 razy 4, 4, brawo. 1 razy 4 równa się 4. Utrwalamy i masz 6 punktów. 5 razy 4, 20. Brawo, 5 razy 4, 20 i 7 punktów. Teraz się pomylę, zobaczymy, czy mi odejmie. Tu było 7. Niestety nie udało się, tak? I już mam 6 punktów, prawda? Bawimy się dalej. 24, brawo. 7, 4 razy 3, 12, brawo, 8, 1 razy 9, 9, brawo, mam 9 punktów i 3 razy 5, jeżeli teraz będzie dobrze, to przeskoczy tam, sprawdzi, czy jest już 10 i od razu wyskoczy mi to demo gratulacyjne. 3 razy 15, ile to jest 3 razy 15? 5 i 5 i 5. 3 razy 5, nie 3 razy 15, przepraszam, przejęzyczenie, upały, fale upałów i burze nad Polską. 3 razy 5, 15. Gratuluję, wygra las. Tak. I tak się możemy bawić. Na koniec zobaczmy, co się stanie, jeżeli użytkownik zamiast liczby napisze literę. Pewnie jak ktoś ma Atari, to już to sprawdzał. Mamy błąd w programie i program automatycznie się przerwał. Ja go od nowa mogę uruchomić i jak wpiszę poprawne dane, to on będzie działał. O tym, jak unikać błędów w programie, powiemy sobie, nie wiem, czy przy następnej okazji, ale przy którejś tam okazji sobie powiemy, a może już w następnym odcinku. Jeszcze zobaczę. Tyle na dzisiaj. Żegnam się z wami i do następnego razu. Cześć.